Siema, siema, z tej strony Rotek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Generalnie jest to pierwszy odcinek z serii Hardcore Minecraft, czyli po prostu gramy sobie zwykły survival, tylko że na hardkorze. Generalnie w tej serii chodzi o to, że po prostu będziemy grali jakby swój świat, robili tam jakiś progres, no i po prostu gdy zginiemy, to taki szybki przegląd świata i lecimy z kolejnym światem. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie na kilka odcinków, chociaż jeden świat, bo nie ukrywam, że na singlu to grałem jakieś 2 lata temu spokojnie. Ostatni raz, nawet speedrunie robiłem, ale teraz właśnie chcę trochę do tego singla wrócić. Co nie oznacza oczywiście, że nie ma tego, że nie ma końca Dragona na kanale ani niczego, bo to jakby będę przeplatał odcinki. Dawno nie powiedziałem tego, więc zapraszam was na mojego Instagrama, Roteku Podłoga, gdzie to daję bardzo fajne zdjęcia i relacje, także zachęcam zajrzeć. No i ja już nie będę przedłużał. No i co? Widzimy się w odcinku. Jeszcze bym zapomniał. Robię wam takie daily like'owe. Jeżeli wbijemy pod tym odcinkiem 35 łapy w górę, to z automatu wrzucam kolejny odcinek. Mam nagrany kilka na zapas teraz już, aż się planuję teraz na zapas nagrywać. Więc po prostu wbijacie 35 łapek i wbija kolejny odcinek. Także widzimy się w odcinku. Okej, jesteśmy już na odpalonej wersji 1.16.2, czyli najnowszej wersji. I klikamy single player. Tutaj nazywamy już hardkorowy Minecraft. No i co? Hardcore, co? Dajemy hardcore. No i create new world, bez seed wpisywanego niczego. No i co? Świat się tworzy, więc widzimy się już na świecie. Okej, dobra, zrespiliśmy się w lesie. I dobra, tu widzę jakieś pustynie. Więc co, na razie... O, tam jakieś już góry widzę. Więc na razie trzeba po prostu zacząć tak, jak każdy się Minecraft zaczyna chyba, nie? Chyba, że coś się zmieniło, ale... To będzie taki po prostu serial, gdzie mogę z wami pogadać na spokojnie. Gdzieś tam omówić jakieś tematy dragonowe. Po prostu pogadać o życiu, o szkole. Więc generalnie, jak widzicie, że jest seria hardcore. Mam nadzieję, że nie będę lamił, ale też oczy was nie będą boleć od tego, jak będę grał. Bo nie ukrywam po prostu, że no, nie umiem grać na singlu. Raczej chcę się trochę tego nauczyć. Liczę na to, że nie będę ginął co chwilę. Chociaż, czekajcie, mam to ścinać do końca? Czy w dupy to mieć? Czekajcie, zetnę jeszcze ten jeden korzeń, jak tam będzie więcej, to już nie ścinam. Po prostu w tej serii chodzi o to, żebym z wami tam chwilę trochę pogadał, trochę taką interakcję lekko miał. I po prostu też wyrobił sobie taką umiejętność stałego gadania, żeby na streamach nie zamulać. Wiecie o co chodzi, nie? Nakopię trochę drewna i myślę, że wyruszymy coś poszukać jakiegoś terenu w sumie, nie? Bo na razie takie kopanie stona, myślę, że odłożymy sobie tam na górę. Tam pójdziemy w stronę góry i po prostu to zrobimy. Dobra, czekajcie, tu jakieś burówki z tego co widziałem, więc może jakieś pierwsze jedzenie bym sobie ogarnął. Może by też nie zginąć od głodu, bo chyba z tego co wiem na hardkorze się da od głodu zginąć. Ale tu jest wioska! A nie widziałem tej wioski, a zajebiście, tu mamy wioskę. Tylko to jest taka wioska z tego co wiem mniejsza i tu nie będzie nic takiego ciekawego. Mogę co najwyżej na razie łóżka zebrać jak do speedrunów, bo to u Tobiasza oglądałem, że się łóżka zbiera do speedrunów. Dobra, tu jakieś skrzynka. O, skrzynka. Dobra, mamy jakieś berisy, iron nuggety. Dobra, coś z tego wyjdzie. Crafting zabieram, bo jestem cebulakiem. Dobra, tam jakieś recipes w jakim punku pokazują, super. Dobra, coś tu jest tej wiosce jeszcze? Jest takie dwa domki na krzyż były. Tu jeszcze jakaś ścieżka jest. Poczekajcie, ja tę wioskę zeksploruję sobie. Tu jeszcze jakaś dróżka i ona się kończy tutaj, nie? Ta, tutaj już domków nie ma. No to widzę, że wioska ni w kij, ni dmuchał, bo to dwa domki na krzyż i nic tu... Nie, tam są jeszcze domki, okej. Okay, to poczekajcie, tylko sobie ognisko chyba zniszczę. To chyba coś z niego powie, jakiś węgiel wylecieć, nie? Albo patyki chyba, nie? Czy już się pogubiłem? Poczekajcie. Zniszczę to wyleciał węgiel. No i dobra, mamy dwa węgla, to zawsze coś. Tam jeszcze dwa domki widziałem z tego co widzę. Poczekajcie, czy ja mam auto jumpa? Nie, mam off, dobra, zajebiście. Wyrzuciłem ziemniaka chyba. Tak. Tam jeszcze jakiś domek widzę, okej. Okay. Mam nadzieję, że coś... O, tam jeszcze polana jest, dobra. Świat się teraz pilnie najgorszy z tego co widzę. Tu jakieś farmerzy są, okej, okay, dobra. I tu łóżka zabieram, dobra. Jakbym miał w razie jakiegoś smoka zabijać kiedyś, to się przydadzą, żeby wełnę nie marnował. Tu jakiś mały villager, ja mu tylko łóżko podkradnę. Oj. Dobra, tu za chwilę możemy pierwsze eko chyba zrobić. Jeszcze do tego domku zajrzę i możemy pierwsze eko sobie robić. Tylko zebrałem łóżka z tego co widzę na razie, okej. Czy coś tam dalej jest? Widzę portal, okej, dobra. To ja sobie robię itemy, poczekajcie. Ton, deski, szybki crafting będzie. Idziemy do tego fake portalu. I coś tam, jakieś itemy pozbieramy, nie? Bo na razie trzeba zbierać jakieś podstawowe itemy. Poczekajcie, czemu ja zrobiłem podwójne? Dobra, się jeszcze muszę dużo nauczyć.
Dobra, teraz zbieram trzy koble. Ja się uczyłem, ja to pamiętam na pamięć już. Ja już pamiętam na pamięć, jak się to kopie. Dobra, czekajcie, trzy koble. Super, teraz... Czemu dwa? Ja trzy chciałem zebrać. Dobra, super. Trzy koble i teraz jest taki crafting, super. Teraz ten kilof mogę wywalić, to do góry na razie poprzerzucam. Aha, bo ja to wrzucam do craftingu, super. Jestem mądrym graczem Minecrafta oczywiście. I dobra, teraz tym kilofem zbieramy sobie na narzędzia i pójdę wtedy po ten fake portal, jakieś tam itemy pozbierać. Chyba, że nie będę mógł zebrać tego z bloku złota, to wtedy się po niego najwyżej wrócę. Dobra, no pozbieram trochę tego kobla, żeby po prostu mieć na przyszłość. Rozwalę przy okazji domy temu wieśniakowi. Ale ta wioska nie ma jakichś skrzynek ani niczego takiego fajnego, żebym mógł zebrać, także raczej do niej wracać nie będę, szczególnie, że myślę, że poszukam jakieś fajne miejscówki na osiedlenie się, żeby nie osiedlać się w pierwszym lepszym miejscu. Też trzeba będzie powoli myśleć o jedzeniu, żeby też nie mieć jakby stałego tego dostępu do tego, do głodu. Dobra, czekać. O Jezu, DPI mi się zmieniło, super. Dobra, zrobię sobie więcej patyków i tak, to raz, dwa, trzy. Czekajcie, bo już nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Tak i tak, nie? Dobra, super, mam narzędzia. Dwa, nie, jeden, dwa, trzy, cztery. Motykę zrobiłem niepotrzebnie chyba, nie? Bo tak... Kurczę, ja już się przyzwyczaiłem do tych speedrunów, bo ja też myślałem o tych speedrunach, żeby robić. Czekajcie, sobie kopię trochę węgla jeszcze z tych podziemi. Czekaj, żelazo znajdę? Nie, ale możemy nakopać chwilę trochę stołu, nawet czekajcie. Ja wykopię węgiel i nakopię tego kobla, bo żeby to nie było nudne. I będziemy szli powoli do portalu, ale kurwa, tu zombie jakiś słyszałem, ja się boję powoli. Oho, dobra, super, widzę, że kopię sobie kobla i znalazłem żelazo, więc zajebiście, więc w razie W, jakby tam był blok złota, to możemy sobie nawet już żelazo przepalić i ten blok wykopać. Więc spoko. I tu jakieś zombiaka cały czas słyszę, więc pewnie niedaleko jest cave, ale na razie nas to nie obchodzi, bo na cave nie idziemy, tylko po prostu podstawowe żelazo sobie wykopiemy, żeby mieć. No i tutaj wykopiemy te dwa węgla, o które mi chodziło, no i za chwilę idziemy do portalu. Dobra, węgiel wykopany, więc lecimy na portal. Prawie cały kilo poszedł, wow. Dobra, to wyrzucam, bo niepotrzebne mi to jest i idziemy w tamtą stronę, ten jest portal. Co ja zrobiłem? Zmarnowałem tyle tych berisów, Jezus. Jezu, jestem downem, nie? Bez kitu. Takim downem. Okej, okay, dobra, co my tutaj mamy? Tu mamy w ogóle portal... Mamy skrzynkę. Wohoho! Silk Touch Flinty. Elegancko, mam już zbroję z Thornsami, Blast Protection. Silk Touch to na razie zostawię sobie, bo to się może przydać mi. I tu mam jakiś obsydian. I mamy dwa bloki złota? Nie, jeden blok złota. A to są jakieś skrzynki pod ziemią przy okazji, czy nie? I blok złota pod lawą! Heh? Czekajcie, lawę mogę zakoblować w sumie, nie? Ale wykopałem idealnie. Łatwo. Czekajcie, może wykopię tam mniej. Znaczy, trochę bardziej rozkopię to mniej. Cobblestone'a. A ze starszych wersji gry wiem, że cobblestone oznacza prawdopodobnie... Czekajcie, mam pochodnie? Zrobię sobie pochodnie z 20 czarkoala. I tak, dobrze myślałem. Znalazłem spawner. Czekajcie, ja sobie go tam za ten. Czekajcie, wbijasz tam? Dobra, czekajcie, może nie zginę. Kur... Dobra, czekajcie, nie respcie się. Proszę. Mało HP mam. Przez chwilę myślałem, że może faktycznie zginę, bo one faktycznie dużo zadają. Czekajcie. To tam na razie wywalę. To, co mi jest potrzebne, na razie stąd wywalam. Czekajcie. Wiecie co? Te łóżka niepotrzebnie brałem, bo tylko mi zajmują miejsce. Stworzę sobie po prostu nowe. Jedno niebieskie wezmę sobie i tyle. Chociaż nie, dobra. Na razie wezmę jedno niebieskie. To na razie tam odłożę. Netherracka tak wystarczy. Łuk dostałem prawie cały, spoko. Teraz skrzynki. Złoto. Siodło to na razie, wiadro sobie wezmę, nawet dwa. Siodło na razie się przyda, stringi to ok. Tego na razie nie biorę. Tutaj nie wiem, chleb ewentualnie. A po reszty się wrócę kiedyś, nie wiem, że tu jest płyta muzyczna i... Dobra. Po to się na razie kiedyś wrócę. Czekajcie, bo zabieramy strzałę. Dobra, po to się na razie kiedyś wrócę, ja sobie... Czemu mi się kordy nie pokazują? Co jest? Ty no nie pokazują mi się kordy w ogóle portalu.
the fuck? Czekajcie, F3 plus B. A, hitbox też nie. Nie wiem, o co chodzi, czekajcie. Dobra. Zapamiętajmy, że to miejsce jest po prostu spawner. Nie wiem, czemu się kody nie pokazują. Już trudno. Ale wszystkich temu nie mogłem wziąć, bo nie miałem miejsca po prostu. Żeby troszkę targać ze sobą, i tak musiałem łóżka wywalić. Dobra, tu jest w ogóle teren gór jakiś. I ja nie wiem, czy się w to miejsce mam pchać za bardzo. Tam jest kolejna wioska, dobra. Idziemy do tej wioski. I w tej wiosce skończymy nasz pierwszy odcinek, myślę. Okej, dobra, to jest większa wioska. Super, okej, mi się to podoba. Mogę w końcu mieć jedzenie takie normalne. Więc dobra. Dopiero teraz czuję, że... Tam jeszcze portal jest, nie? Podziemny portal jeszcze jest, spoko, dobra. Obczajamy to i... Chociaż wiecie co? Nie. Zobaczymy to na kolejnym odcinku. Także 35 łapek i... Od razu wrzucam kolejny odcinek. Także co? Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie i żuwior, siema!